Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj coś innego zobaczysz, coś innego usłyszysz, ponieważ temat jest inny od dotychczasowych. Porozmawiamy dzisiaj o czynności, z którą każdy z nas ma bardzo dużo wspólnego, ale którą robimy zupełnie nieświadomie. Jednak, co ciekawe, jest ona powiązana z naszym stanem emocjonalnym. Mowa mianowicie o oddechu. Każdy z nas oddycha, nie zdając sobie z tego sprawy. Nieświadomie. Jest to coś niezależnego od nas, ale niekoniecznie niezależnego od naszej woli. Jest związek pomiędzy oddechem a stanem emocjonalnym. Proste przykłady to chociażby stres, kiedy czegoś się wystraszymy, kiedy można powiedzieć, że zapycha nas powietrze, kiedy nie możemy złapać tchu, albo kiedy jesteśmy zmęczeni. Ale również nasz oddech wyrównuje się, kiedy odpoczywamy, kiedy zasypiamy. Warto więc przyjrzeć się w sposób świadomy temu, jak oddychamy. I jeśli to możliwe, jeżeli tego chcesz, poćwiczyć swój własny oddech. Zgadzam się z zasłyszaną kiedyś teorią, że warto nauczyć się oddychać od nowa. Chodzi o to, żeby twój oddech był bardziej świadomy. Jest to związane z powodami, o których mówiłem przed chwilą. Jeśli nasz oddech, nasz sposób oddychania pokazuje, jest powiązany z naszymi emocjami, stanem emocjonalnym, to również możemy na niego wpłynąć za pomocą oddechu. Możemy wpłynąć na nasz stan emocjonalny, poprawić go, zmienić. Przykładów można mnożyć. Wystarczy, że znajdziesz sobie w internecie dowolne ćwiczenie relaksacyjne, medytację. Ona też jest związana z oddechem. Kiedy zasypiamy, nasz oddech się uspokaja. Kiedy jest nam źle, kiedy się czegoś boimy, kiedy jesteśmy w stresie, nasz oddech przyspiesza. Być może nie ma to bezpośredniego związku z tematami poruszanymi na tym kanale, czyli z alkoholizmem, z problemem alkoholowym. Chociaż niekoniecznie, ponieważ jedną z objawów zespołu abstynencyjnego jest tachykardia. Jedną z podstawowych trudności osób uzależnionych bądź czasami współuzależnionych jest problem z emocjami. Dlatego warto zwrócić uwagę na oddech. Istnieje wiele różnych ćwiczeń związanych z oddychaniem. Jedno z nich mówi o integracji dwóch półkul mózgowych. Być może nie wiesz, a jeśli nie wiesz, to właśnie się dowiesz, że nasze półkule mózgowe mają odrębne funkcje. Lewa odpowiada za sprawność językową, zdolności matematyczne, a prawa kontroluje funkcje związane z wyobraźnią, intuicją, orientacją przestrzenną, twórczością. Istnieje ćwiczenie, które pozwala integrować te dwie półkule za pomocą oddechu. Zaczynamy? Usiądź wygodnie, tak żeby mieć proste plecy i głowę w pionie. Rozluźnij się. Rozluźnij również swoje szczęki i zacznij oddychać w sposób spokojny i regularny. Połóż palce swojej prawej ręki na nosie. W ten sposób, żeby kciukiem dotykać prawego nozdrza, palcem wskazującym środka nosa, a palcem serdecznym albo serdecznym i małym lewą dziurkę od nosa. Teraz zamknij oczy i rozpocznij ćwiczenie. Będę wykonywał je razem z Tobą. Zasłoń prawą dziurkę od nosa i lewym wciągnij powietrze powoli, spokojnie. Tak, mocno, jak tylko jest to możliwe, bez tego rodzaju napięcia. Zasłoń lewą dziurkę, odsłoń prawą i powoli wypuść to powietrze, tym razem prawą dziurką od nosa, inną niż poprzednio. Teraz tą samą dziurką wciągnij powietrze głęboko, na tyle, na ile nie sprawi Tobie to wysiłku. Zasłoń prawą dziurkę i lewą dziurką wypuść powietrze.
do końca. To jest pełny cykl oddechowy. Możesz powtarzać go kilkukrotnie. Zwróć uwagę na to, że w tym ćwiczeniu może dojść do tak zwanej hiperwentylacji, może zakręcić się w głowie. Wtedy natychmiast przerwij. Pamiętaj też, żeby zawsze, dopiero po wciągnięciu powietrza, zasłaniać odrębną dziurkę. Nie wolno tego robić po jego wypuszczeniu. Chodzi o to, żebyś nie został albo nie została bez tlenu. Jeszcze raz. Zasłoń prawą dziurkę od nosa i wciągnij powietrze lewą, na tyle, na ile jest to możliwe, bez sprawienia Tobie wysiłku. Zatkaj lewe nozdrze, odetchnij prawe i wypuść powietrze. Teraz tą samą dziurką prawą wciągnij powietrze. Zasłoń prawą dziurkę, odsłoń lewą i wydech. Wdech. Zmiana dziurki. Wydech. Wdech. Zmiana dziurki. Wydech. W kilku razach przestań. Zatrzymaj się. Pewną trudnością może być liczenie oddechów i zadbanie o to, żeby wydech był dłuższy od wdechu. Istnieje na to dosyć prosta sztuczka. Opowiem o niej przy kolejnym ćwiczeniu, które możesz zastosować, żeby wyrównać swój oddech i obniżyć swój niepokój. Gotowe? Tak jak poprzednio, usiądź prosto z głową w pionie. Chociaż możesz wybrać również inną pozycję, jaka jest Tobie dla Ciebie wygodna. Ważne, żebyś mógł, mogła się rozluźnić. Powietrze wciągamy nosem. Powoli, spokojnie. I na tyle mocno, na ile pozwala Tobie to, bez większego wysiłku. Następnie wypuszczamy powietrze nosem. Przy wydychaniu powietrza liczymy 101, 102. To przedłuża wydech. A więc ściągamy powietrze powoli, spokojnie, głęboko, na ile pozwala to nasz organizm bez większego wysiłku. Wdech. Wydech przez nos, licząc 101, 102. Wdech. 101, 102. Wdech nosem. I wydech nosem 101, 102. Powtarzaj to tak długo, aż poczujesz, że Twój oddech się uspokaja. Ostatnim rodzajem ćwiczenia oddechowego, o którym chcę powiedzieć, jest oddychanie torem przeponowym. Nie wchodząc w szczegóły medyczne, anatomiczne, przepona to jest taki worek, który umieszczony jest między płucami a żołądkiem. Daje on pewną przestrzeń dla płuc po to, żeby mogły one się rozszerzać. Pracę na torze przeponowym możesz zaobserwować poprzez przyjrzenie się, która część Twojego ciała porusza się podczas wdechu.
Zwykle, kiedy oddychamy torem piersiowym, porusza się nasza klatka piersiowa. Przy wdechu nosi się do góry, przy wydechu w dół. Przy torze przeponowym jest to troszkę inaczej. Możesz to sobie zaobserwować, używając woreczka bądź swojej ręki. Połóż się na plecach płasko, tak żebyś głowę miał wygodnie ułożoną. Możesz skorzystać z poduszki, zwiniętego koca albo na zupełnie czymś płaskim. Ważne, żeby było tobie wygodnie. Możesz położyć na swoim brzuchu i klatce piersiowej dwa woreczki z grochem, dwie książki, albo również ręce. Teraz powoli, spokojnie wciągaj nosem powietrze tak głęboko, na ile jest to możliwe, bez sprawienia tobie trudności i wysiłku. Podczas wdechu zadbaj o to, żeby podniosła się ręka, książka bądź woreczek, który jest umieszczony na brzuchu. Natomiast pod klatką piersiową nie powinnaś czuć żadnego ruchu. Teraz powoli, spokojnie wypuść całe powietrze przez usta, bez natężania się. Ponownie tak, żeby nie robiło to tobie zbyt dużego wysiłku. Również możesz policzyć 101, 102, po to, żeby wydłużyć swój wydech. Zaczynamy. Wdech. Pamiętaj, żeby podnosiła się twoja ręka na brzuchu. I wydech przez półotwarte usta. Ręka na brzuchu ma opadać. Wdech. 101, 102. Wydech. Wdech. Wydech. 101, 102. Wdech. Wydech. 101, 102. Z pewnością znajdziesz w internecie wiele różnych innych ćwiczeń oddechowych. Wybierz to, co jest dla ciebie najlepsze. Ale pamiętaj, że od tej pory to ty decydujesz o tym, jak oddychasz. Kiedy poczujesz, że jesteś w wielkim stresie, kiedy twój oddech się przyspiesza, kiedy czujesz, że dzieje się coś niedobrego, zatrzymaj się na moment i pooddychaj. W ten sposób obniżysz swoje napięcie. Poczujesz ulgę, która jest tobie potrzebna. Zachęcam do wykonywania tych ćwiczeń oddechowych i zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów. Pozdrawiam. Darek Dopierała.